Remington promuje nowe golarki z serii Beard Boss. W tym celu zorganizowany został konkurs, w którym do wygrania jest 4-dniowy wyjazd do Szkocji śladami whisky. Za realizację odpowiada agencja Abanana. Twarzą konkursu został znany bloger Ekskluzywny Menel. Aby wziąć udział w konkursie Szkockie Wyzwanie Remington, należy kupić produkt objęty promocją, wejść na stronę www.szkockiewyzwanie.pl, zarejestrować tam paragon i odebrać nagrodę gwarantowaną oraz odpowiedzieć na pytanie konkursowe, co prawdziwy mężczyzna musi zabrać ze sobą na szkocką wyprawę. Czołg. Coś do czytania. Jakiś nóż? Coś do jedzenia. O rany, grzebień. Grzebień, trzeba dobrze wyglądać, niezależnie gdzie się człowiek pojawi. Coś do picia. Kobietę. Przede wszystkim. No nie za dużo rzeczy, jakiś nieduży plecak raczej i parę t-shirtów, w sumie wiele nie trzeba. Jako prawdziwy facet wziąłbym ze sobą na pewno łóżko. Wziąłbym sobie nożyczki, żeby wąsa przecinać. Nie lubię, jak mi włazi kula do buzi, aczkolwiek lubię i podobają mi się duże wąsy, ale ciężko. No i wziąłem sobie szczoteczkę do zębów, bez szczoteczki ciężko. Myślę, że każdy mężczyzna powinien zabrać ze sobą cel, gdyż wiadomo, że mężczyzna bez celu to nie mężczyzna. Nagrodą gwarantowaną może być latarka czołowa marki Warta lub golarka Remington TF-70. Nagrodą główną jest 4-dniowy męski wypad na wyspy śladami szkockiej whisky z udziałem Ekskluzywnego Menela. Agencja Abanana kompleksowo przygotowała konkurs. Odpowiada za koncepcję kreatywną, key visual, kreacje banerowe, zakup mediów, komunikację konkursów social media oraz działania PR. Landing page wdrożyła agencja Eura7.